Cześć, tu Ania ze Szkoły Księgowości. Dzisiaj porozmawiamy o spółce komandytowo-akcyjnej, która jest niezwykle popularna od 2022 roku. Choć sama konstrukcja i opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej tak naprawdę nie jest w ogóle nowe. W spółce komandytowo-akcyjnej mamy dwa typy udziałowców. Oczywiście jest komplementariusz i będzie również akcjonariusz. Minimum po jednym takim wspólniku z każdego typu. Porównując spółkę komandytowo-akcyjną do spółki komandytowej, tutaj w spółce komandytowej mielibyśmy komandytariusza. Skoro mamy akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej, to jednym z organów takiej spółki będzie walne zgromadzenie. Natomiast rada nadzorcza pojawi się tylko w niektórych przypadkach. W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał minimalny to 50 tysięcy złotych, czyli więcej niż w spółce z o.o., w której mamy 5 tysięcy złotych, czy w ogóle w sytuacji, gdy mamy porównanie do spółki komandytowej, w której tak naprawdę nie ma minimalnego kapitału, tylko wspólnicy wnoszą wkłady. Spółka jest wpisywana oczywiście do KRS i tutaj podpisujemy statut w formie aktu notarialnego i następnie rejestrujemy spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nas oczywiście interesuje najbardziej opodatkowanie w takiej spółce. Spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Podobnie zresztą jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka komandytowa. A to oznacza, że wypłata zysków na rzecz wspólników z takiej spółki będzie traktowana jak dywidenda, czyli podwójnie opodatkowane. Spółka będzie opłacać podatek CIT na poziomie 9%, jeśli jest małym podatnikiem, lub 19%, jeżeli jest już dużym podatnikiem i nie ma prawa do małego CIT. W pierwszej kolejności więc spółka zapłaci podatek CIT od wygenerowanego przez tą spółkę dochodu, a następnie w momencie wypłaty dywidendy zostanie pobrany podatek od dywidendy i wypłacona dywidenda już po pomniejszeniu o ten podatek. Jeżeli chodzi o te korzyści, które łączą się ze spółką komandytowo-akcyjną, to możemy się zastanawiać, no to w czym ona jest korzystniejsza niż zwykła spółka z o.o. Jeżeli chodzi o opodatkowanie akcjonariuszy, ono będzie inaczej wyglądać niż opodatkowanie komplementariuszy przy wypłacie dywidendy. Akcjonariusze będą mogli w pewnych sytuacjach skorzystać ze zwolnienia opodatkowania wypłacanej dywidendy. Będzie to tylko dotyczyć jednak szczególnych przypadków, kiedy tym wspólnikiem, akcjonariuszem jest inna osoba prawna i która posiada co najmniej przez 2 lata minimum 10% udziału w kapitale naszej spółki komandytowo-akcyjnej. Dodatkowo nasza spółka, akcjonariusz nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, jeśli jej dochody są zwolnione, czyli na przykład jeśli działa w specjalnej strefie ekonomicznej. Czyli ze zwolnienia nie skorzysta akcjonariusz, który jest spółką, ale zwolnioną z podatku dochodowego, albo nie ma wymaganych udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej. Ze zwolnienia nie skorzysta również akcjonariusz, który jest osobą fizyczną. I teraz przejdziemy do drugiego typu naszego wspólnika, czyli komplementariusza, bo to jego pozycja jest korzystniejsza w spółce komandytowo-akcyjnej pod kątem opodatkowania dywidend. Nasz komplementariusz, wprawdzie jego dywidenda będzie opodatkowana, ale będzie on mógł odliczyć podatek dochodowy, podatek CIT, który zapłaciła spółka komandytowo-akcyjna od swojego dochodu, ale od tej części dochodu spółki, która przypada na naszego komplementariusza. W praktyce będzie to oznaczać, że komplementariusz w wielu przypadkach w ogóle nie zapłaci podatku od dywidendy, na przykład w sytuacji, gdy spółka jest rozliczana według CIT-u dla dużych podmiotów, czyli według stawki 19%, bądź zapłaci częściowy podatek od dywidendy w sytuacji, gdy spółka komandytowo-akcyjna jest małym podatnikiem, płaci CIT 9%, to wówczas nasz komplementariusz niejako dopłaci ten brakujący podatek do 19%, bo standardowa stawka podatku dywidendy to właśnie 19%.
Oczywiście efektywne opodatkowanie na takiej spółce komandytowo-akcyjnej będzie również zależeć od tego, jaki udział w zyskach ma nasz komplementariusz. Im wyższy udział naszego komplementariusza, tym bardziej korzystne podatkowo będzie opodatkowanie wypłacanej dywidendy. Jeżeli oglądasz ten film przed 25 marca 2022 roku, to zerknij na księgowa.naswoim.pl. Tam znajdziesz również informacje o szkoleniach dotyczących właśnie spółki komandytowo-akcyjnej w praktyce już po nowych przepisach i według polskiego Nowego Ładu, ale także na temat wielu innych rozwiązań podatkowych, które można wykorzystać od 2022 roku. Zapraszam serdecznie i widzimy się w klubie Księgowa na Swoim.